Cześć, słuchajcie, jest ważna sprawa, dlatego proszę was o podanie tego filmu dalej. Otóż, dosłownie za 4 godziny w Warszawie zaczyna się bardzo ważne wydarzenie, o którym praktycznie nikt nie mówi, nie ma ono zasięgów, a ważne, żeby wszyscy, którzy mogą, tam byli. Otóż, jest to marsz dla pokoju, który jest w tej chwili najważniejszą rzeczą, którą my, Polacy, powinniśmy zachować. Powinniśmy zachować. Pokój. Dlatego wspieram i wzywam w ogóle do poparcia wszystkich ruchów, które dążą do tego, żeby deeskalować, hamować te obłąkańcze zapędy polskich polityków. Odw odwodząc sytuację od pójścia w złą stronę, czyli wciągnięcia Polski w wojnę, bo to byłoby coś zupełnie dramatycznego, dlatego dzisiaj 1 maja o godzinie 12 wi widzimy się wszyscy, mam nadzieję, że w jak największym gronie. Też chcę Wam powiedzieć taką rzecz, że nagrałem wczoraj wyjątkowy zupełnie wywiad z sygnalistą numer 1, tak jak to określiłem bo człowiekiem, który prawdopodobnie jako pierwszy wojskowy wyszedł przed szereg i powiedział, że mamy tam do czynienia z łamaniem wszelkiego prawa, z tym, że po prostu brutalnie są wciskane wojskowym żołnierzom szczypawki, które powodują po prostu no, co powodują to, że tracimy zdolność do obrony naszej ojczyzny i to wszystko robią te gnidy na górze, dlatego musimy my na dole być razem coraz silniejsi, więc zachęcam was przede wszystkim, byście zobaczyli ten film z Szymonem Fiałem na moim kanale Facebooku Ramblu czy X i do tego, żebyśmy dzisiaj, czyli 1 maja zobaczyli się o godzinie 12.00 pod krzyżem Traugutta. Słuchajcie, tam startuje to wydarzenie, i mam taką po prostu cichą nadzieję, że będzie trochę osób z Warszawy, troszkę moich widzów, sympatyków. Przebijemy piątkę i staniemy właśnie w prawdzie. Weźmiemy odpowiedzialność za to, co dzieje się z Polską, manifestując nasze wartości, ale też jednocząc się oddolnie. Będą, będzie tam cała grupa organizacji o nazwie Silna Polska, czyli Sykulski, pan Tałwiński, będzie także cała Watacha Głosu Obywatelskiego. Do tego niewątpliwie. Ważne te systemowe wydarzenie i koniecznie trzeba tam być. Podajcie proszę dalej.